Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest senator Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości, był wicemarszałek Senatu, który nie uzyskał poparcia w poniedziałkowym głosowaniu kandydatów do prezydium. Dzień dobry. Witam panią redaktor, witam państwa. Czy zostanie pan zgłoszony ponownie? No zobaczymy, na razie mamy takie ustalenie, że nie będziemy zgłaszać innych kandydatów. Nie będziemy... A czy by pan sobie tego życzył? Że jeżeli będzie ponowne zgłoszenie, to. Żeby... Życzyłbym sobie tego, a żeby obecna większość w Sejmie i w Senacie. Uhonorowała ten tak naprawdę niepodważalny przez wszystkie kadencje obyczaj, że największy klub parlamentarny opozycyjny w Sejmie i w Senacie ma swojego przedstawiciela w prezydium, i żeby ta większość nie wybierała nam tego kandydata, tylko również uhonorowała ten święty obyczaj, że to my mamy prawo święte wskazać tego, kogo chcemy na wicemarszałek. Czyli, czyli podsumowując tę część naszej rozmowy, stanowisko Prawa i Sprawiedliwości jest takie, że pan. Albo nikt. Ja w Senacie, albo pani marszałek Witek w Senacie. Znaczy nie albo, tylko że. Al i. I, I tu? Oczywiście. I to. Albo to wykluczające. Prezydium bez przedstawiciela prawa i sprawiedliwości, gdyby tak miało być. No to to, to jest dla państwa jakaś strata? Czy. Bo, może to jest takie troszkę odmrożenie sobie uszu, nie zgłoszę kogoś innego. Nie, oczywiście, że to jest strata. Nie ukrywajmy, to jest ważne stanowisko, zarówno w trakcie bieżącej pracy parlamentu. To jest przecież udział w prezydium, to jest udział w konwencie seniorów, przedstawiciela wicemarszałka. To jest ważne stanowisko państwowe. Natomiast no, nie jest to aż tak ważne stanowisko, żebyśmy w tym momencie na przykład przystąpili do jakichś negocjacji z większością i. Przedstawiali drugiego kandydata, trzeciego, czwartego, a może za piątym razem wreszcie się zgodzą. No to jest po prostu żałosne. Tu chodzi przede wszystkim nie o personalia, ale właśnie o te zasady, o te pryncypia. My jesteśmy największym klubem opozycyjnym w Sejmie, mamy w Senacie 34 senatorów i nam się po prostu wicemarszałek należy. Usłyszałem wczoraj od pewnej pani poseł, poza mikrofonem. Że jest bardzo zdziwiona, poseł opozycyjna, że jest bardzo zdziwiona, że pan nie został wybrany, bo pan jest miłym człowiekiem, dowcipnym, sympatycznym, natomiast nie była zdziwiona, że nie została wybrana marszałek Witaka, ale to jest zupełnie inna historia. Natomiast też przeczytałam i zapewne Pan, że pan jest, zaraz będę tutaj, postaram się zacytować. Wypowiał się pan bardzo agresywnie w stosunku do senatorów opozycji, porównał pan ich do rosyjskich agentów i został ukarany karą regulaminową, czyli marszałek o dwóch obliczach. Nie, to jest oczywiście tweet, który tweet Marka Borowskiego, senatora, fragment tweetu, który jest manipulacją. Ja nigdy nie powiedziałem niczego o ruskich agentach. Ja rzeczywiście zrobiłem kiedyś takiego tweeta w trakcie głosowania w Senacie nad powołaniem komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Prorokowałem niejako, że za chwilę pod osłoną nocy prorosyjska większość w Senacie odrzuci ustawę o tej komisji. I oczywiście miałem prawo do takiej opinii, miałem prawo uważać, że odrzucenie Ustawy o tej komisji jest działaniem prorosyjskim. Na pewno nie było działaniem propolskim. Tego mi jakoś strasznie nie potrafili senatorowie wybaczyć, no ale. Pani redaktor, szanowni państwo, no to nie nie w refleksji, ale też podwyższonej wrażliwości. To jest się. izba, w której funkcjonuje też debata. W zeszłej kadencji bardzo specyficznie ukształtowana izba. Inna większość miała, była w Sejmie, inna w Senacie. Marszałek Grocki królował w tej izbie i jego ekipa, a ja byłem tam, pani redaktor, liderem opozycji de facto. Więc opozycji też od czasu do czasu wolno więcej, w sferze na przykład emocji czy języka. I ja oczywiście toczyłem tam. Ostrą polemikę z większością. Ja przecież domagałem się wielokrotnie zarówno odwołania marszałka Grockiego, jak przede wszystkim postawienia pod obrady senatu wniosku o uchylenie mu immunitetu, więc zaszedłem czy zalazłem, jak to się mówi w Polsce, za skórę panu marszałkowi i jego drużynie i się na mnie odegrano. Natomiast no, nie bądźmy śmieszni. No dobrze, ale dopytać, to jest... panie Marszałku, czy wśród zarzutów podnoszonych przeciwko panu, był zarzut jakiejś uchybień proceduralnych, czy delikat? konstytucyjnych podczas, gdy pan prowadził obrady, no bo to można by było jeszcze rozważać, że to może być y, jakaś Nie, przeszkoda. oczywiście pani redaktor, nie było takich zarzutów. W ogóle te y, y... To nagle to uczepienie się tego jednego czy jakiegoś tam jeszcze innego tweeta, czy jakiejś mojej wypowiedzi telewizyjnej, no to jest po prostu śmieszne. To jest według takiej zmodyfikowanej starej stalinowskiej zasady: yy, dajcie mi człowieka, a, a, a tweet się znajdzie. No każdy w polityce, jeżeli też jest gdzieś yy, na, na pierwszej linii, jest liderem, toczy ostrą debatę, stawia się, jest yy, odważny, no to coś tam ostrego powie. A poza tym, no jeżeli chodzi o ostrość języka, o. Yy, takie niedopuszczalne czy, czy, czy kontrowersyjne wypowiedzi, to jednak obecna większość, a jeszcze niedawno opozycja totalna no przewyższa nas, bije nas na głowę. Ale też w Senacie? W senacie też wystarczy popatrzeć na wypowiedzi chociażby senatora Gawłowskiego, senatora kwiatkowskiego, senatora Kamińskiego. No ja przypomnę chociażby taką wypowiedź senatora Gawł Gawłowskiego. Jest wersa, oj tak. nie, oj nie, w tej kadencji tam żadnego wersalu nie było. Ja między innymi domagałem się też bezskutecznie ukarania w komisji etyki Senatora Gawłowskiego. On kiedyś nazwał premiera Morawieckiego i polski rząd pisowską swołoczą. Żadnych konsekwencji za to nie pomóc. Panie senatorze, a może to by było tak? Że gdyby Państwo głosowali za kandydaturami do prezydium po tej drugiej stronie, to wtedy mieliby Państwo argument, albo przynajmniej mogli powiedzieć, sprawdzam tę dobrą wolę, bo zdaje się, że państwo głosowali przeciw. Wiem na pewno, jak było w Sejmie, bo to można sprawdzić, w Senacie nie bardzo. W Senacie było dosyć. różnie, na przykład ja mogę mówić za siebie, ja poparłem mhm. wszystkich kandydatów do, do prezydium, którzy zostali zgłoszeni. Natomiast, no też pani redaktor, tu głosowanie opozycji w tej sprawie ma znaczenie tylko i wyłącznie symboliczne, bo to większość zadecyduje Jasne, o ale tym ale takie symboly są ważne, bo później można powiedzieć, a ja głosowałem, mimo wszystko, że się z wami nie zgadzam, i was nie lubię, Być może, y, Trudno mi jest mówić hmm. za Sejm, mogę tylko niejako gdybać. Ale Czyli pan ma, ma... głosował za kandydaturami na przykład Koalicji Obywatelskiej, tak? tak? Za, za wszystkimi, którzy zostali zgłoszeni, no chociażby za, za marszałkiem Kamińskim, no, który też powiedzmy sobie w sferze języka no, wypowiadał bardzo kontrowersyjne rzeczy. No, Czyli ale, u pana no... można zastosować to... Pożekadło, że pan chlebem, a oni kamieniem, tak? Ja, ja w ogóle nie traktuję tej sprawy jakoś szczególnie osobiście, personalnie. Mhm. Myślę, że może niektórym senatorom by strasznie zależało, żebym ja teraz płakał, że ja nie jestem wicemarszałkiem. Tu Aha. nie chodzi o mnie, tu nie chodzi o jakieś personalia. Jeszcze raz to podkreślam. Tu chodzi po prostu o uszanowanie pewnego fundamentalnego obyczaju parlamentarnego, a przecież jeszcze kilka dni temu ze strony opozycji słyszeliśmy nieustannie o tym, jak to oni wprowadzą prawdziwą, piękną, europejską, kulturalną demokrację, a zaczęli tak naprawdę na ostro, na twardo, błyskawicznie, z godziny na godzinę, z tej opozycji totalnej zamienili się we władzę totalną. Wczoraj w Sejmie, podczas wyboru posłów do KRS-u, w atmosferze awantur i krzyków, kolejny raz było widać, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mieć w tej kadencji łatwo. Żaden z kandydatów Prawa i Sprawiedliwości nie dostał poparcia sejmowej większości. Czy są państwo przygotowani na tego typu sytuacje w kolejnych dniach. Na pewno nie, be, nie będzie Prawo i Sprawiedliwość miało łatwo, ale też z Prawem i Sprawiedliwością obecna większość nie będzie miała łatwo. My będziemy po prostu twardą opozycją, nie totalną, natomiast na pewno nie taką, która się teraz gdzieś schowa do kąta. Jest no. twarda, ale, co, ale co, co może taka opozycja, która co prawda ma największy jeszcze do tej pory, może za chwilę o tym porozmawiamy, czy on rzeczywiście do końca będzie największy klub parlamentarny, no ale zawsze was mogą przegłosować. Jeżeli... Przegłosować nas oczywiście mhm. mogą, ale w opozycja tego jest świadoma, że, że wygrywa większość. Natomiast no, przede wszystkim tutaj chodzi o to, że w parlamencie musi królować wolność słowa. No, my przede wszystkim będziemy mieli święte prawo i wiele możliwości do tego, żeby mówić prawdę, mówić prawdę o tym, jak rządzić będzie przyszła władza. Będziemy też na pewno bardzo mocno bronić tego całego dorobku Zjednoczonej Prawicy ośmioletniego, bo ja uważam, że to był dobry czas dla Polski, dla Polaków i tą kłamliwą narrację chociażby już na tym otwarciu obecnej kadencji, że budżet jest w ruinie, że finanse publiczne są w katastrofalnej sytuacji, no to jest wszystko kłamstwo, to jest jakieś usprawiedliwienie już na początku, dlatego ażeby się na przykład wycofać z obietnic wyborczych, nie wywiązywać się z tych obietnic, no i będziemy właśnie rozliczać obecną władzę z tych obietnic, bo oni Polakom bardzo, bardzo dużo obiecali. A jak, jak będzie się bronić instytucji instytucje, na, na, na których Prawo i sprawiedliwości zależy? Na przykład CBA, na przykład IPN, bo tutaj też są daleko idące zapowiedzi zmian albo nawet likwidacji niektórych instytucji. No to jest pytanie na, y, też, y, czy będziemy w stanie przekonać Polaków, że dzieje się w tym momencie coś bardzo złego, jeżeli y, likwiduje się tak ważne, newralgiczne instytucje państwowe, jak chociażby wymienione przez panią redaktor CBA, czy y, Instytut Pamięci Narodowej. No, platforma... no co, dobrze, przekładają państwo Polaków i co? Polacy wyjdą na ulicę w sprawie CBA a... i IPN-u? A wcale ja tego, nie tego nie, nie wykluczam. Wyobrażam. A wcale sobie nie wykluczam tego, że bo Polacy nawet wyjdą na ulicę, natomiast... W 2016 było z sądami także że weszli na ulicę, ale to później jakoś wygasło. To jest oczywiście święte. Bo Polacy, Polacy chcą, chcą mieć stabilne ceny, A, stabilne no to, właśnie, no, to tak mówmy, no to może mówmy właśnie nie tyle o likwidacji CBA i IPN, tylko mówmy właśnie o tych stabilnych cenach, o bezpieczeństwie energetycznym przed nami kolejna jesień i zima cały czas w sytuacji bardzo mocnego kryzysu energetycznego, w trwającej wojny będzie bardzo szybko można zweryfikować właśnie zdolności rządzenia obecnej ekipy, bo jednak tak jak mówię obiecali. Bardzo dużo, zapowiedzieli bardzo dużo, natomiast cały czas nie widać tego spoiwa programowego, ideowego. Ja na razie tylko nieustannie widzę, że to, co łączy obecną większość, to jest ta nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości i ta wielka żądza krwawej zemsty. Ale jeśli chodzi o tych posłów wybranych do KRS-u, to trzeba przypomnieć, że państwo zachowali się podobnie. Ale y ale w poprzednim jest, rozdaniu. Jest pomiędzy nami jedna zasadnicza różnica, ponieważ y, obecna większość wybiera z wielkim zapałem swoich członków do KRS-u, równocześnie negując je, jego istnienie, jego konstytucyjną a nie, wartość. Ale bo ja słyszałam, słyszałam już, że, że w tej części poselskiej a, no tak. to jest wartość, a w tej części sędziowskiej, wybranej przez posłów, to nie ma wartości, no to, bo to jest źle wybrane. To, to, no to pragnę przypomnieć y, posłom y, i senatorom, bo za chwilę będziemy też wybierać dwóch członków do KRS-u y, w Senacie, że to jest ciało kolejne. Legialne. i ci członkowie Sejmu i Senatu z tą częścią sędziowską głosują, wspólnie podejmują uchwały, wybierają sędziów, awansują sędziów. A więc jeżeli tak podchodzimy do sprawy, to wszystkie te uchwały, w których biorą udział posłowie i senatorowie wybrani do KRS-u są nieważne ze względu na nieważność reszty składu. To jest... Trzeba byłoby się zdecydować na to. 21 listopada kolejne posiedzenie Sejmu i tam najprawdopodobniej Sejm podejmie uchwałę o unieważnieniu wyboru trzech Sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, nazywanych przez, przez opozycję jeszcze dzisiejszą, dublerami, a być może w kolejnym kroku też będzie próbował unieważnić wyrok wydany właśnie z udziałem tych sędziów w sprawie. Przepisów dotyczących aborcji. Jak pan to skomentuje? To jest oczywiście ewidentne łamanie konstytucji, ewidentne nadużycie. Nie można unieważnić. Słyszałam profesora Cora, który uważa, że można. No to profesor Sol mówi tak naprawdę bzdury, mimo jego, jego tytułu profesorskiego. Nie można po prostu w ten sposób unieważnić nominacji sędziowskich, sędziów prawidłowo przez prezydenta powołanych I za przysięgę. słyszałam, nie ja osobiście, ale słyszałam w którymś wywiadzie radiowym, że to jest tylko akt administracyjny o niewielkim znaczeniu i właściwie wybrani sędziowie mogliby też wysyłać pisma. Nie, do no nie, oczywiście, oczywiście, że to jest nieprawda. Będzie nad tym jeszcze głęboka dyskusja, głęboka dyskusja prawnicza. To jest ewidentne rozwalanie konstytucji, to jest ewidentne działanie sprzeczne z konstytucją i to jest po prostu ewidentny atak na prerogatywy pana prezydenta. Pan prezydent otwierając posiedzenie Sejmu dwa dni temu wyraźnie powiedział, że on nie pozwoli na odbieranie jego kompetencji w tym obszarze. A one są tutaj jednoznaczne, ostateczne. I krótki komentarz, bardzo krótki, bo patrzę na zegar i musi być krótki. Odchodzi koło Kukiz 15 z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan to skomentuje? bo pan już wczoraj mówił zdaje się wczoraj, że jest pan no nie wiem, zniesmaczony, zły na Pawła Kukiz'a, że jest właściwie nie wiadomo. Nie, to złe nie. słowo. Ja, pa ja Pawła Kukiz'a osobiście bardzo lubię. On, on, się da lubić w takich sytuacjach ludzkich. Natomiast dobrze, dobrze żeby, żeby, te wszystkie nasze mniejsze podmioty, które w zjednoczoną prawicę tworzą, wreszcie zdecydowały się, tak? Czy A są, są, czy są No, no tak, no, Przecież, mogą, które mogą odejść? Ja nie wiem, czy... czy Suwerenna Polska, Stowarzyszenie Od Nowa? Suwerenna Polska jest, jest ważną częścią Zjednoczonej Prawicy. To jest inna sytuacja. Tutaj na pewno będziemy rozmawiać. Zależy nam na stałości tego klubu. Ale ja to mówiłem też wczoraj. Niedobrze by było, żeby wiecznie ogon machał psem. Trzeba też mieć pewne proporcje. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. I albo się jest z nami, A teraz ogon albo... próbował machać psem? O, wielokrotnie tak było. Myśmy wielokrotnie musieli... Mimo, że... przy, my Musieliśmy Możesz tolerować pewne działania. Po łapkach, nawet. No, ale, ale wiadomo było, że dominującą siłą w Zjednoczonej Klepnąć. Prawicy jest prawo i sprawiedliwość i tak musi pozostać. Teraz jesteśmy, najprawdopodobniej będziemy w opozycji, więc bardzo ważne na początku, żebyśmy się też policzyli, żebyśmy zobaczyli, kto jest z nami programowo, Dziękuję. ideowo, a nie koniunkturalnie. Senator Marek Pęk, prawo i sprawiedliwość, błatem nieść do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.